sobie na lewą stronę, ponieważ tutaj mam wasz czat, zarówno z Klaudy, jak i z YouTube'a. Niestety, z Face'em sobie nie damy rady naraz, więc wybaczcie, dwa starczy. I myślę, że mogę już zacząć. Przerwa minęła, mam nadzieję. No więc tak. Postanowiłam, że zapytam ważnych ludzi, w tym hakerów, dlaczego hakerzy hakują. I o tym będzie ta dzisiejsza prezentacja. W momencie, kiedy wrzuciłam informację, że będę brała udział w takim webinarze na naszego Slacka pracowego, to zostało to zdjęcie, które marketing wrzucił, przerobione w taki sposób, jak tutaj Państwo widzicie, bo chcą, umią i mogą. I podpis, sorry, nie mogłem się powstrzymać. W sumie na tym slajdzie, zrobionym przez tego człowieka, mogłabym skończyć, ale nie skończę. O, już widzę, że mnie widać. To dobrze. Lecimy. Maleńki disclaimer, ponieważ to będzie bardziej cyberpsychologia niż cyberbezpieczeństwo. Także trochę byłam skonsternowana, czytając to, co na temat tego wykładu napisał dział marketingu. Ale myślę, że i tak będzie fajnie, i tak się spodoba. No i będą kotki. Tutaj taka informacja. Ostatnio, jak prezentowałam na jednej z bardzo hakerskich konferencji, to mi powiedzieli: wszystko fajnie, tylko kotków brak. No to teraz będą kotki. No dobra, zacznę od pytania, czym jest ta cyberpsychologia, zwłaszcza, że tutaj bardzo fajnie na czacie rozgorzała dyskusja na ten temat. No to generalnie cyberpsychologia jest taką dziedziną psychologii, która zajmuje się badaniem ludzkiego umysłu w kontekście nowych technologii. Bada interakcję człowieka z technologią, a także jaki wpływ na człowieka i grupy ma ta technologia. Czyli upraszczając, można powiedzieć, że jest to psychologia cyberprzestrzeni. Albo jak kto woli, nowy kierunek na studiach podyplomowych w WSB NLU, stanowiący dobre uzupełnienie do psychologii cyberbezpieczeństwa. Tutaj dziękuję bardzo panu rektorowi i panu dziekanowi za to, że udało się w tym roku taki kierunek otworzyć. Jestem bardzo szczęśliwą studentką pierwszego semestru tego kierunku. I dobra, lecimy. Trochę o mnie. Jestem programistką w BCF Software. Tak jak mówiłam, studiuję cyberpsychologię na WSB NLU, ale nie tylko, bo również psychologię oraz programowanie aplikacji biznesowych. Tak, trzy na raz. Ponadto działam w Polskim Instytucie Cyberpsychologii, Cyberpsychopatologii i Cyberpsychotraumatologii. Obecnie jestem prezeską tego instytutu. Ponadto jestem praktykantką w Psycholodze 24 w ramach studiów psychologicznych, hoduję mrówki oraz ircuję. Nadal, mimo że to jest bardzo stary protokół, to nadal udaje mi się prowadzić kanał Listek Klonu na ircpirc.pl oraz ircquake.net.org. No dobra, to teraz tutaj pytanie do Was. Nie wiem, jak bardzo macie opóźnienie, ale być może uda nam się zebrać jakieś odpowiedzi. A kto to jest haker? Dobra, widzę, że na transmisji jesteście dopiero na trochę o mnie, więc powiedzmy, że postaram się w czasie rzeczywistym dla mnie czytać wasze propozycje odpowiedzi, a w międzyczasie polecimy dalej. Może haker też sens sąsiada. Był taki artykuł na dobrych programach, że twoje dziecko używa Linuxa lub Discorda. Strzeż się. Prawdopodobnie jest cyberprzestępcą, czyli takim, wiecie, hakerem na sterydach, który jeszcze robi złe rzeczy. A już nie daj Cię bogowie, żeby używał Tora. No bo tam tylko, wiecie, narkotyki, seks i przestępstwa wszelkiego rodzaju. Oczywiście są tam również wszelkiego rodzaju inne informacje, których z różnych powodów nie można pokazać w otwartym internecie, ale wiecie, jak to jest. Kolejna rzecz, VirtualBox. No, jak ma VirtualBoxa, to już na pewno wiedzy, że coś się dzieje, nie? No i tutaj kwestia jest taka, że okazuje się, że dzieciaki bardzo, ale to bardzo często wykorzystują to na przykład po to, żeby grindować w grach, więc mają sobie kilka kont odpalonych gdzieś tam na wirtualnych maszynach i coś tam na nich robią. Kali Linux, bardzo groźny system oczywiście dla hakerów. A prawda jest taka, że on ma również zainstalowanych parę innych narzędzi, które nie tylko hakerzy mogą wykorzystywać, ale również fanatycy różnych dziedzin. Co do Wi-Fi Pineapple,
Zabawka popularna głównie w Ameryce. Podejrzewam, że nikt zabawek za tam ponad 1000 zł w przeliczeniu na polskie nie kupi. Discord. Podobno hakerzy siedzą na Discordzie. Nie słyszałam, ale słyszałam, że bardzo dużo graczy siedzi na Discordzie i bardzo dużo właśnie takich młodzieżowych community siedzi na Discordzie. Co do metasploita, to w sumie tak. No, jakbym u dziecka znalazła metasploit, to mogłabym faktycznie zastanawiać się, czy przypadkiem nie przygotowuje się do czegoś niegrzecznego. No dobrze. Przejdźmy może teraz do definicji. Mamy tutaj takiego mądrego kotka, który nam powie, kto to jest haker. Dobrze. Przeczytam jeszcze odpowiedź Andrzeja Zgutki z Klaudy, który powiedział, że w Polsce nieprawidłowe jest stosowanie pojęcia haker i kraker. Haker to osoba, która się zna, kraker to osoba, która się włamuje. Będzie o tym później. Niekoniecznie tutaj jakby o taki podział chodzi, bo to, co tutaj pan Andrzej podał, również jest nieco potoczne, ale do tego dojdziemy. Przywartowałam parę słowników i spróbowałam przytoczyć kilka definicji. Pierwsza z nich to haker jest osobą. Kurka, nie włączyłam stopera. Dobra, już fiksuję. Haker jest osobą wykorzystującą i ewentualnie wyszukującą, tak, różne dziury w bezpieczeństwie w oprogramowaniu komputerowym, które dadzą im dostęp do jakichś zasobów, które są zabezpieczone przed tym dostępem. Kolejne, osoba o dużych praktycznych umiejętnościach informatycznych lub elektronicznych, która identyfikuje się ze społecznością hakerską. Czyli tutaj mamy kwestię identyfikacji, która jakby jest konieczna w tym momencie. Następna definicja, osoba włamująca się do sieci i systemów komputerowych. I ostatnia z tych czterech przytoczonych przeze mnie, osoba, która po pokonaniu zabezpieczeń bezprawnie odczytuje i zapisuje lub zmienia dane w czyimś komputerze, sieci komputerowej lub bazie danych. No to ostatnia bardziej pasuje do cyberprzestępcy, moim zdaniem. Co do włamywania się, być może, z tym, że to jest jakby raczej cel czasami niż faktyczna definicja. Tam, wiecie, dużo więcej rzeczy w to wchodzi. Więc jak tutaj widzimy, to nawet jeżeli chodzi o te słowniki, trochę upraszczają temat i to trochę bardzo. Spójrzmy sobie na taki podstawowy podział hakerów, który tutaj proponuję Państwu. Jeden ze względu na kolor kapelusza, czyli biały, szary i czarny, oraz ze względu na wykonywaną pracę, czyli między innymi red teamy, blue teamy i teamy innych kolorów. Jeżeli weźmiemy hakerów tak zwanych etycznych, czyli tych z białymi kapelusikami, to są ci, którzy pracują w tych organizacjach i są tymi pracownikami, można powiedzieć. Robią te wszystkie rzeczy po to, aby pomagać innym, chronią systemy przed atakami. Ale uwaga, no jeżeli mamy nadal white hackerów, ale którzy pracują w red teamach, to oni tutaj mogą na przykład te zabezpieczenia przełamywać i niekoniecznie je naprawiają, bo za naprawianie odpowiada bodajże Yellow Team, tak? Więc tutaj te definicje, które można znaleźć w literaturze, również są takie nieco ograniczone. Jeżeli przechodzimy do grey hatów, czyli tych nieetycznych, przepraszam, ja tutaj chyba kolorki sobie przemieniłam. Dobrze, jeżeli mamy black hatów, to są to osoby, które robią rzeczy nielegalne, czyli de facto cyberprzestępcy. Zaś ci szarzy to tak trochę wiecie, za dnia biały, a w nocy czarny i generalnie wolą się do niektórych swoich rzeczy nie przyznawać. Mamy też tych tak zwanych ważnych inżynierów do spraw bezpieczeństwa, czyli można powiedzieć, że weźmiemy tutaj wszystkich, którzy pracują na to, żeby nasze systemy były bezpieczne. Z jednej strony mamy tą stronę defensywną, czyli niebieskich, którzy starają się jak najbardziej zabezpieczyć, a czerwoni, czyli red team, są bardziej ofensywni i oni starają się obejść zabezpieczenia, które nałożyli niebiescy. Jeżeli coś znajdą, to zgłaszają. No i mamy fioletowych, którzy są połączeniem niebieskiego oraz czerwonego, a także zapewniają komunikację między tymi dwoma kolorami. Mamy również żółty team,
czyli programistów, ale szczególnych programistów, czyli programistów utrzymania, bugfixerów. Niekoniecznie tutaj wchodzi w grę jakby development nowych feature'ów. Mamy też green team, który, no jak wiemy, zielony kolor to jest połączenie żółtego z niebieskim, tak tutaj również mamy, tak samo jak fioletowy, to był niebieski z czerwonym, tak? Czyli z jednej strony mamy tych, którzy zabezpieczają, a z drugich tych, którzy programują. Więc to jest taki team, który zarządza tą komunikacją pomiędzy tymi dwiema grupami. No i nad wszystkimi, można powiedzieć, stoją ci wszyscy koordynatorzy, menadżerzy, nadzorcy, których nazywamy white teamem. Dobrze, kolejną rzeczą, która jakby nie jest związana ani z cyberprzestępstwami, ani z pracą, to jest haktywizm. Haktywizm jest taką działalnością, która jest powiązana z polityką bezpośrednią. Czyli mamy tutaj wszelkiego rodzaju chociażby didosowanie władz, zapewnianie komunikacji awaryjnej w przypadku różnych organizacji, w przypadku różnych strajków, w przypadku klęsk i tak dalej. Tutaj jest informacja odnośnie Scrum Masterów. Podejrzewam, że było to związane z białymi. Bardzo rzadko się zdarza, żeby zespoły do spraw cyberbezpieczeństwa pracowały w Scrumie. Więc tutaj no, Scrum Masterzy rzadko wchodzą. Ale w sumie czemu nie? Może w jakiejś firmie, może u pana Jerzego? Dobrze. Było tutaj kawałek powyżej porównanie właśnie hakerów i krakerów. I zwykle, kogo nie zapytać, to tak naprawdę inaczej odpowie na to, jaka jest różnica pomiędzy hakerem a krakerem. Ogólnie, jak się pytałam wielu osób, to proponowali oni taki podział, że haker próbuje wykorzystać inaczej niż przewidziano dany system komputerowy, dany program, daną infrastrukturę, ale tak naprawdę przyjmuje ją z dobrodziejstwem inwentarza. A kraker łamie lub obchodzi zabezpieczenia programów, modyfikując je, czyli tworząc kraki, tworząc jakieś obejścia bezpośrednio w pamięci i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że kraker do swojej działalności potrzebuje zmodyfikować binaria, na których to się dzieje. A niekoniecznie wykorzystać jakieś, nazwijmy to łagodnie, nieudokumentowane feature'y. Dobrze. Kolejnym porównaniem, które bardzo często widzimy i o którym bardzo często się mówi, jest porównanie hackingu do cyberprzestępstwa. I uważam, że bardzo łatwo to wytłumaczyć, pokazując porównanie do kierowców. Z jednej strony nie każdy kierowca jest piratem drogowym, tak? Czyli mamy osoby, które łamią w tym momencie prawo ruchu drogowego i wtedy nazywamy ich piratem drogowym, a każdy, kto mimo wszystko po tej drodze jeździ, jest po prostu kierowcą. Ale też z drugiej nie każdy pirat będzie tym kierowcą, bo niektórzy nie mają uprawnień do prowadzenia pojazdu. Także może się okazać, że w tym przypadku ktoś, na przykład nie mając uprawnień, robi coś. Czyli w tym tutaj mamy de facto cyberprzestępcę, tak, który jeździ totalnie wbrew prawu i czasami wykorzystuje do tego nawet inne narzędzia niż systemy komputerowe. Jeżeli weźmiemy psychologię i to, co mówią psychologowie o hakerach, to tak naprawdę można powiedzieć, że jeżeli weźmiemy początki badań psychopatologicznych nad hakerami, to należy tutaj wyróżnić doktora obecnie, wtedy jeszcze nie, Marka Rogersa z Departamentu of Psychology z University of Manitoba, prawdopodobnie tak to się czyta, i to był przełom 1990 i 2000, tak naprawdę pierwsza jego dość ciekawa praca na ten temat była z roku 1999. Potem jeszcze publikował chociażby w 2006 i 2011 oraz później 2016. Było kilka jego prac i jeżeli ktoś się faktycznie będzie interesował w przyszłości typową psychologią hakerów, tudzież psychologią całej kultury hakerskiej, to polecam właśnie pracę tego doktora. A także doktora Owena z McMaster University, który badał intencje hakerów. I jednym
W jednej z jego prac można przeczytać, że intencje hakerów są przewidywane przez ich postawy wobec hakowania i subiektywne normy. Subiektywne normy są tworzone przez wzmacnianie informacji zwrotnych, które otrzymują w społeczności hakerów, gdy rozwijają swoje umiejętności i są pod wpływem norm społeczności. Po tym bardzo enigmatycznym cytacie można wnioskować, że hakerzy tworzą de facto własną kulturę. Nawet nie subkulturę, ale kulturę. Dobrze, przejdźmy teraz do mózgu. A więc, mózg jest to narząd, który służy do realizacji potrzeb przy jak najmniejszym zużyciu energii. Mówiąc bardziej technicznie, jest narządem, który optymalizuje zużycie energii. No to pytanie, skoro hacking spala tyle energii, to chyba jakieś potrzeby jednak realizuje. No i przyjrzyjmy się tym potrzebom. Ten slajd pochodzi, oczywiście przekolorowany, z takiego mojego innego badania nad młodzieżą. I tam zapytałam młodych ludzi, czemu podejmują się pewnych działań związanych chociażby z uczeniem się hackingu. Tudzież można powiedzieć uprawianiem tego sportu ekstremalnego. Z jednej strony mamy bunt, niezależność, po prostu hakowanie, zdetronizowanie autorytetu, czyli wszelkie admintolama, utrzymanie dystansu, bycia najlepszym, rozwoju zainteresowań, podniesienie własnej wartości, sprawdzenie się, udowodnienie czegoś, rozwój umiejętności, samorealizacji, dobrej zabawy, bycia wyjątkowym, zabicia nudy, porównaniu się z innymi, oderwania się od rzeczywistości, zwrócenie na siebie uwagi, pogłębiania zainteresowań, wpływu na rzeczywistość, bycia dostrzeżonym, kształtowanie wizerunku, działania, tożsamości, zabawy, odwrócenie uwagi od czegoś innego, uwagi, rozrywki, akceptacji, wyróżnienia, realizacji celów. No, jakie cele realizujesz? Realizuję cele. Hakowanie, dominacji, rywalizacji, ekspresji, kontroli. Jak widzimy, masa tego. Czyli jednak się, można powiedzieć, z energetycznego punktu widzenia mózgowi to może opłacać. Ale przyjrzyjmy się takim bardziej dorosłym przesłankom. Więc wiele osób robi to po prostu dla pieniędzy. I tu nie chodzi o to, że jeden drugiego okrada, chociaż i tak się zdarza, ale głównie mamy tutaj taką sytuację, że wiele osób może na tym po prostu zarobić. Jest bardzo dużo zapotrzebowania na rynku, jeżeli chodzi o specjalistów od spraw cyberbezpieczeństwa. I ci specjaliści właśnie mogą to robić po prostu dla pieniędzy i wiele osób uczy się tych wszystkich rzeczy po to, aby w przyszłości dobre pieniądze zarabiać. Kolejną motywacją są informacje. Bardzo dużo informacji jest za tak zwanym paywallem albo jest ona ograniczona do bardzo wąskiego grona odbiorców. I niektóre osoby tak bardzo potrzebują jakiejś informacji lub chcą się z nimi zapoznać, że odważają się przełamywać zabezpieczenia tylko po to, aby się do nich dostać. I po prostu wyzwania. Nie o to chodzi, by złapać króliczka, ale by gonić go. I stawianie sobie coraz wyższych wyzwań jest dla bardzo wielu hakerów bardzo ważne. Mogą w tym momencie pokazać się, mogą w tym momencie sprawdzić się, mogą w jakiś sposób konkurować, mogą po prostu znaleźć kolejny sposób na rozwiązanie jakiegoś problemu i bardzo wielu z nich lubi wyzwania, zwłaszcza, że są to osoby o bardzo wysokiej inteligencji. Zabawa intelektualna. Nie bez powodu powstają te wszystkie hackmi, nie bez powodu powstają CTF-y. Ludzie lubią się bawić, a niektórzy lubią się bawić bardziej intelektualnie i przykładem tutaj jest hacking. Niestety, ile by nie mówić na temat wszystkich pozytywnych aspektów i pozytywnych motywacji, to niestety niektórzy ludzie szkodzą innym. Jest to związane z ich jakimiś problemami z samymi sobą. Jest to związane bardzo często z tym, że sami padli ofiarą przemocy, a jedynym sposobem, w jaki się komunikują ze światem, jest tak naprawdę robienie czegoś w cyberprzestrzeni, w tym wypadku szkodzenie innym. Z jednej strony właśnie jeżeli chodzi o zwykłą zemstę, jak i chęć zdobycia jakiejś przewagi, udowodnienia komuś czegoś. Kolejna rzecz, wojna informacyjna, czyli kolejna czarna strona hackingu.
W tym momencie mamy taką sytuację, że nie tylko osoby czasami mogą mieć problem do siebie nawzajem, ale także całe państwa. I tutaj wchodzi wojna informacyjna, wchodzi preparowanie informacji, wchodzi usuwanie informacji i wchodzi cały aspekt związany z chociażby uszkodzeniem infrastruktury, chociażby DDoS-ami, chociażby wykradaniem informacji niejawnych i całej reszty. W jednym z badań można przeczytać, że z motywacyjnego punktu widzenia na postawę hakera wpływają cechy indywidualne, mistrzostwo i ciekawość, wpływ rówieśników oraz charakter samego zadania. W szczególności odkrywamy interesującą nieliniową zależność pomiędzy złożonością zadania hakerskiego a nastawieniem hakera do włamania. Z punktu widzenia odstraszania, chociaż hakerzy biorą pod uwagę prawdopodobieństwo złapania, surowość kar czy sankcji nie ma znaczącego wpływu na zamiar podjęcia się zadania hakerskiego. Tutaj próbowali sprawdzać, w jaki sposób trudność dostania się do danego systemu wpływa na motywację. Czyli na jakim progu zacznie się ludziom odechciewać. I co się okazało, że jakby ewentualne konsekwencje są drugorzędne. Jeżeli naprawdę ktoś chce, to się po prostu dostanie, odpowiednio zabezpieczy i będzie. Im jest trudniej, tym jest ciekawiej. Więc tutaj jeszcze ten aspekt ciekawości dochodzi. Więc z jednej strony chcą być jak najlepsi, z drugiej strony są ciekawi, czy się uda, jeśli tak, to w jaki sposób. Tutaj jest przykład jednej z takich sytuacji, gdzie zastanawiamy się, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Bo tutaj mamy przykład założycielki Sci-Huba, czyli takiego, można powiedzieć, lewego portalu z wiedzą, gdzie mieliśmy artykuły naukowe. I tu pytanie, czy w momencie, kiedy ona jakby pobierała i udostępniała te treści innym naukowcom, których być może na to nie stać, to było dobrze, czy to było źle? Czyli czy powinniśmy ją potępić, czy powinniśmy ją wręcz uznać za w jakiś sposób pozytywną postać? Mamy tutaj takie bardzo duże rozterki, bo z jednej strony mamy treści chronione prawem, z drugiej strony hakerzy bardzo wierzą w to, że informacja chce być wolna i są bardzo przeciwni temu, żeby informacje były w jakikolwiek sposób ograniczane w dostępie. Co się okazało, wielu naukowców zauważyło, że wśród hakerów częściej popełniają cyberprzestępstwa ci, którzy są w różny sposób zaburzeni psychicznie. Cierpią na różne choroby psychiczne, a niektórzy nawet widzą choroby psychiczne jako główny powód popełniania cyberprzestępstw. Kolejnym przykładem jest zaburzenie więzi społecznych, czyli można powiedzieć, że jeżeli chcemy uchronić osoby przed popełnianiem cyberprzestępstw, abstrahując od samego hakerstwa, to powinniśmy zatroszczyć się o ich zdrowie psychiczne. Dokonano również analizy osobowości w kontekście Wielkiej Piątki i okazało się, że hakerzy są introwertykami, neurotykami, są otwarci na doświadczenie, nieugodowi oraz sumienni. Hacking bywa chorobą śmiertelną i tutaj przykładem jest chociażby Aaron Swartz, to był taki bardzo medialny przypadek, gdzie młody 26-letni haker się zabił, powiesił się tylko dlatego, że został złapany i nie chciał iść do więzienia. Wolał się zabić. Nie jest to przypadek odosobniony, bo chociażby w momencie, kiedy rozmawiałam z jednym z ludzi w ramach fundacji, okazało się, że w Polsce również mamy przypadki osób wśród hakerów, które te samobójstwa popełniały i niekoniecznie było to związane z wyrokiem. Także mamy tutaj bardzo wielkie pole do popisu, jeżeli chodzi właśnie o poprawę tego zdrowia psychicznego wśród osób zajmujących się de facto hakerstwem, tudzież po prostu bezpieczeństwem informacji. Dobrze. Nie jednemu psu na imię Burek. Przejdźmy teraz do podziału hakerów według naukowców, bo tak, są naukowcy, którzy faktycznie podjęli się takim podziałom.
Weźmy za przykład taksonomię hakerów według Rogersa. On sobie podzielił ludzi na początkujących cyberpunków, wewnętrznych, złodziejaszków piszących wirusy, starą gwardię cyberprzestępców, wojowników informacji i aktywistów. I jeżeli chodzi o ich motywację, to uznał, że osoby, które piszą wirusy oraz są osobami wewnętrznymi, czyli hakującymi firmy bezpośrednio, zatrudniając się w nich, generalnie kierują się zemstą. Jeżeli weźmiemy wojowników informacji, złodziejaszków, czyli takich drobnych złodziei oraz cyberprzestępców, to oni zazwyczaj mają takie bardziej finansowe pobudki. Jeżeli weźmiemy starą gwardię oraz nowicjuszy, to oni są po prostu ciekawscy. Zaś jeżeli weźmiemy cyberpunków oraz haktywistów, to oni głównie robią to dla prestiżu. Jeżeli chodzi o nowicjuszy, tak patrząc po opisie, to są to osoby o ograniczonych umiejętnościach, którzy po prostu dopiero zaczynają. Można powiedzieć, że są to w pewnym sensie jacyś script kiddies, tudzież młodzi ludzie, którzy chcą po prostu jakby być zaakceptowani przez subkulturę hakerów. Bardzo im zależy na tej przynależności. Są to osoby głównie jakby poniżej 26 roku życia, czyli są w tym okresie, gdzie młodzi ludzie w okresie dojrzewania mają bardzo dużą potrzebę akceptacji społecznej. I ci nowicjusze, właśnie ich główną motywacją jest uzyskanie tego, z jednej strony właśnie ciekawość, a z drugiej uzyskanie tego, tej akceptacji społecznej. Jeżeli weźmiemy cyberpunków, to oni są niby kawałek wyżej, bo te ich umiejętności są trochę większe, już potrafią pisać własne oprogramowanie, ale też często celowo robią brzydkie rzeczy, jak właśnie robią deface, wysyłają spam, kradną, więc tutaj można powiedzieć, że to jest ta grupa, o której zazwyczaj mówi się haker w mediach. Przynajmniej jeżeli weźmiemy taksonomię Rogersa. Wewnętrzni są to osoby, które się po prostu zatrudniają w jakiejś firmie, a potem próbują jej zaszkodzić. Czyli tutaj się skubnie jakieś dane, tutaj się zwiększy jakieś uprawnienia. No generalnie chodzi im bardzo często też o to, że nie wiem, poszedł do szefa, nie dostał podwyżki, no to zaczyna tam, nie wiem, wystawiać na przykład bazę klientów do Tora, żeby konkurencja sobie je podebrała. Mamy też pospolitych złodziejaszków, którzy po prostu kradną pieniądze, tak? Czyli mamy ludzi, którzy kolekcjonują karty kredytowe, mamy ludzi, którzy piszą do nas wiadomości w stylu hej, przelej mi na blika. Więc to są ci ludzie, po prostu czasami chcą oni zarobić, a czasami chcą się po prostu na kimś odegrać. Stara gwardia według Rogersa jest to grupa, która reprezentuje tych wszystkich starszych hakerów, którzy już są w tym community lat kilkanaście, dwadzieścia kilka, trzydzieści kilka, czterdzieści kilka już nawet, którzy po prostu sobie klepią swoje, publikują to bardzo często, pomagają innym, no i mają te wyzwania. Kolejną grupą są piszące wirusy, więc głównie to nawet sam Rogers się zastanawiał, czy w ogóle taka grupa jest potrzebna, ale w sumie nie wiedział, gdzie tych ludzi wsadzić, więc utworzył dla nich osobną podgrupę. Co ciekawe, nie ma tu na przykład ludzi, którzy robią to dla sportu. Nie widzę tutaj nigdzie cytefiarzy, nie widzę tutaj nigdzie przedstawicieli hackteamów, ludzi, którzy grają w cyberwory, ludzie, którzy chociażby, nie wiem, studiują cyberbezpieczeństwo itd. Mamy tutaj kolejną grupę, czyli zawodowych przestępców. Czyli to są tacy, wiecie, full pro, ATP, generalnie
wybierają sobie jakiś konkretny obiekt i próbują go dojechać. Tym się różnią jakby od tych złodziejaszków chociażby, że oni mają gdzieś to, czy będą rozpoznawalni, czy nie. Oni po prostu chcą doprowadzić anarchię do perfekcji i chcą po prostu zarobić jak najwięcej. Kolejna grupa to wojownicy informacji. Czyli tutaj mamy osoby, które chcą z jednej strony obronić, z drugiej zaatakować jakąś infrastrukturę, czyli możemy powiedzieć, że tutaj wchodzą te osoby, które działają dla służb, na przykład te, które działają w firmach, internalach jako Red Team, Blue Team i tak dalej. Więc to są chociażby ludzie z certów, to są ludzie z jednostek wojskowych i tak dalej. Dobra. Ostatnią grupą, którą zaproponował Rogers, byli działacze polityczni. I znowu tutaj w sumie Rogers uznał, że dorzucę ich, żeby obraz był pełen, ale nawet ich specjalnie jakoś tam w swoich pracach nie opisał. Więc ja również tego nie robię. Drugim rodzajem taksonomii jest taksonomia singapurska, czyli mamy tutaj, ona nieco bazuje na tej Rogerowej. Mamy tutaj nowicjuszy cyberpunków wewnętrznych, starą gwardię, profesjonalistów, haktywistów, złodziejaszków, którzy również występowali w nomenklaturze Rogersa, ale mamy również chociażby nation states. Zastanawiałam się, czy chodzi o narodowców, czy w jaki sposób to dokładnie przetłumaczyć. Ale to są ludzie, którzy najpierw w jakiś sposób się dostają do sieci, gdzieś tam instalują jakiś soft, potem próbują dostać admina, potem, wiecie, po kawałeczku, po kawałeczku, po kawałeczku, czyli trochę takie bardziej ATP, a trochę bardziej profesjonaliści, nie? Według poprzedniej. Doszli tutaj jeszcze piraci, czyli osoby, które kradną chronione prawem autorskim treści i je wyciekają. A co oni robią w taksonomii hakerów, nie wiem, bo tak naprawdę wejście w jedno miejsce, pobranie materiałów i udostępnienie jej w drugiej to żaden hacking, no ale tutaj wszystko zależy od definicji. Kolejna pozycja, której nie było, to są, nazwijmy to, esboczeńcy. Czyli są to wszyscy ci, którzy najpierw zaprzyjaźniają się z ofiarami, a potem na przykład potrafią zebrać różne zdjęcia i firmy, które mogą kompromitować i szantażują. Albo na przykład urabiają sobie ofiarę, a potem wyciągają od niej pieniądze, bo nie wiem, biedny zakochany zgubił portfel. To są tego typu ludzie. Co oni robią wśród hakerów? Również nie wiem. Kolejni to są crowdsourcerzy, którzy jakby razem tworzą sobie złośliwe oprogramowanie, zarządzają botnetami w grupach. I ostatnie to crime facilitatorzy, tudzież właśnie tacy przedsiębiorcy, którzy udostępniają tak zwane cybercrime as a service, czyli cyberprzestępstwo jako usługa, czyli tak naprawdę cały dark market tu wchodzi, więc jeżeli ktoś chce zrobić sobie kampanię phishingową, czy wynająć botnet na godzinę, to u nich może. No i tutaj w tej taksonomii singapurskiej również dokonano pewnego podziału i tak uznano, że nowicjusze robią to, co robią z ciekawości, rozgłosu i rekreacji. Cyberpunkowie, pieniądze, rozgłos, zemsta, rekreacja również. Wewnętrzni, pieniądze, zemsta i ideologia. Stara gwardia, ciekawość, rekreacja i ideologia. Profesjonaliści, pieniądze, zemsta. Haktywiści, rozgłos, zemsta, rekreacja, ideologia. Ci narodowcy, pieniądze, zemsta oraz ideologia. Studenci głównie z ciekawości, te złodziejaszki robili to dla pieniędzy i z zemsty. Piraci głównie pieniądze, esboczeńcy impulsy seksualne,
Kraut, sarserzy, rozgłos, zemsta, rekreacja, ideologia, a ci przedsiębiorcy robili to wyłącznie dla pieniędzy. No i dobrze, zapytałam prawdziwych hakerów, mam nadzieję, że prawdziwych, dlaczego hakujesz? No i metodologia była jakby podzielona na dwie. Z jednej strony zbierałam dane poprzez hakerskie Discordy, a z drugiej przez ankietę otwartą. I teraz zapoznajmy się i omówmy to, co oni mi tam napisali. Ankieta wyglądała tak, jak Państwo tutaj macie po prawej stronie, czyli pierwsza rzecz to było pytanie o identyfikację jako haker. Dlaczego hakujesz? Czy mogę zacytować Twoją odpowiedź z pytania numer dwa? Więc jeżeli ktoś dał tak, to tutaj zostało to zacytowane. Oraz jak Cię podpisać i osoby anonimowe zostawiały puste. Co się okazało, że 19 osób z osób wypełniających ankietę uznało, że się nie identyfikują jako haker, zaś 16 osób zaznaczyło, że się identyfikuje. I tu problem jest taki, że wiele osób się nie identyfikuje jako hakerzy, ale i tak hakuje. Dostałam również feedback o tym, że ta cała ankieta była zbyt uproszczona ze względu na to, że w samej ankiecie nie dokonałam podziału na typy. No i przejdźmy już jakby do samych odpowiedzi. Zacznijmy od Zbyszka programisty, który napisał. Czemu w ankiecie nie można było zaznaczyć, nie identyfikuje się jako haker i jednocześnie dać odpowiedź, dlaczego hakuje? Osobiście uważam się za zwykłego pasjonata techniki, a haker to dla mnie wyższy level, którego raczej nie osiągnę, ale kilka małych zabezpieczeń złamałem, lubię reverse engineering i grzebanie w elektronice, aby dać jej nowe życie. Lub spalić, niech żyje wszechpotężny elektroboom i władca magicznego dymu z Dave's i VV Block. Więc w myśl zasady nie znam się, ale się wypowiem, chętnie był dam odpowiedź. Odpowiedź, bo mogę, z ciekawości, żeby się sprawdzić, żeby się czegoś nowego nauczyć, z nudów, w ramach współzawodnictwa. Nasze polskie, podtrzymaj mi piwo. RODO, wyrażam zgodę na wypowiedziane mojej wypowiedzi w całości po zanonimizowaniu danych wrażliwych. No i teraz pytanie, czy jego imię było wrażliwe, czy nie. Ha. Czy wyniki ankiety będą dostępne w przestrzeni publicznej tak, by można było się na nie powołać? W sumie mogę Ci udostępnić je, Marta, jeśli potrzebujesz, acz nie wiem, czy przy próbie poniżej 30 osób, czy tam 30 kilku, ona była w jakikolwiek sposób wiarygodna. Ale nie ma problemu, mogę to udostępnić w jakiś sposób. Przejdę teraz do tych, którzy tutaj chcieli pozostać anonimowi. Niektórzy odpowiadali nie po polsku. Ankieta była dostępna w dwóch wersjach językowych, w polskiej oraz angielskiej. Więc tutaj pierwsza odpowiedź będzie jakby po angielsku. Ja przeczytam tylko polskie tłumaczenie. To świetna zabawa. Lubię uczyć się o sprzęcie, o programowaniu i znajdować kreatywne sposoby na ich łamanie. Kolejna wypowiedź. Sprawia mi to przyjemność, rozwijam umiejętności dla czystej frajdy, zarabiam na tym dorywczo, kiedy ktoś akurat potrzebuje tego, co potrafię zrobić. For fun and profit, żeby dzielić się wiedzą, dla sprawiedliwości, bo lubię, bo trzymam kredens. Przejdźmy do tych mniej anonimowych. Zacznę od wypowiedzi Michała Żuberka, mam nadzieję, że dobrze odmieniam. Zawsze chciałem wiedzieć, co jest w środku i jak to działa. Do tego dochodzi jeszcze, czy to może zrobić coś innego niż powinno. W świecie oprogramowania nie trzeba dużych nakładów finansowych na jakieś specjalne narzędzia, żeby próbować odpowiedzieć na te pytania. Poza tym bezpieczeństwo, czy tam hakowanie, łączy praktycznie wszystkie elementy IT, więc jak lubisz wiedzieć wszystko o wszystkim, to jest bardzo fajna przestrzeń dla ciebie. Do tego dochodzi jeszcze element Indiana Jonesa. Eksplorujesz jaskinię i masz dreszczyk emocji. Czy się uda, czy nie? Czy za kolejnym zakrętem będzie złoty posążek, czy kolejna pułapka? Mi to bardzo odpowiada, aczkolwiek najczęściej okazuje się, że jednak za wszystkimi zakrętami jest tylko ściana i trzeba poszukać czegoś innego. Myślę też, że po części udowadniasz sobie, że potrafisz i że jesteś sprytniejszy niż inni, co w jakiś sposób poprawia samoocenę. Tylko ten świat jest na tyle hermetyczny, że jak się uda, to najczęściej brawo bijesz sobie sam, razem z dwoma kolegami z piwnicy obok. Pomijam hakowanie sprzętu, bo to nie moja bajka. Kolejny, młody Purpel. Hakuję, bo mi w pracy każą i czasem trzeba coś przetestować. Czyli tutaj mieliśmy człowieka, który pracuje pewnie jako inżynier cyberbezpieczeństwa na jakimś stanowisku.
Michał Kucharskow, znany z Z3S-u, człowiek od Hack the Boxów. Po godzinach w domu, jak nikt nie patrzy, to Hack the Box dla fanów. Kopanie po dogzbinie z ciekawości, rzeźba z reverse engineeringiem, żeby się podenerwować. Automatyzacja eksploitacji z nudów. Chociaż czasami ktoś podpadnie i trzeba z grzeczności najpierw sprawdzić jego politykę haseł do profilów społecznościowych, żeby na koniec wysłać request o reset hasła via SMS. Ot tak, żeby napędzić stracha dla czystej, dzikiej satysfakcji. Oj. Foxtrot Charlie. Mnie interesują problemy, na które nie znam odpowiedzi. To samo dotyczy hakowania, dopóki nie wiem. Jak coś popsuć, jest super. Jak popsuję, to tracę zainteresowanie tą rzeczą. Apką, IoT, czyli Internet of Things, infrą. Ciągłe poszukiwanie rozwiązań, próba bycia mądrzejszym niż autor. Czasami podpisanie się z killem i zrobienia czegoś, zanim zrobią to inni. Czysto próżne pobudki. Po namyśle jednak, jak powiedziałam, że chciałabym pokazać to na prezentacji, to uznał, że jednak napisze coś więcej. Także napisał tak. Hacking to sztuka, w której najlepiej sprawdzają się rzemieślnicy. Genwen powtarza, że do opanowania konkretnych skilli potrzeba 2 godzin fascynacji tematem. Przełamywanie zabezpieczeń jest jak rozwiązywanie zagadki, w której trzeba sobie ją najpierw samemu zadać, czyli wymyśleć, jak dany system może być skonstruowany. Mnie w hackingu interesują pytania, na które nie znam odpowiedzi, nie rozumiem rozwiązania. W momencie zdobycia tej wiedzy, rozwiązania zagadki, tracę zainteresowanie tematem i szukam nowych rozwiązań problemów. To dotyczy wszystkiego: systemów, web apek, zadań CTF-owych czy urządzeń IoT. W momencie uzyskania RCE, czyli Remote Code Execution, ruta, eskalacji uprawnień, zdobycia administratora domeny, problem przestaje być już tak pociągający, trzeba szukać nowego. Do tego ciągła walka, żeby przechytrzyć twórcę, administratora, kogoś dobrego w tym fachu. No i oczywiście pokazanie swojego skilla, zrobienie czegoś szybciej niż inni, czysto próżne pobudki. Bardziej oddaje dokładnie to, o czym myślę. Mamy użytkownika w Amastach, który napisał: hakowanie to eskapizm. Próba nadania swoim skillom jakiejkolwiek wartości, której nie ma na rynku pracy, ale też i chęć zrobienia czegoś, co miałoby wartość dla innych. Parafrazując pewien cytat z księgi gości na mojej starej stronie internetowej poświęconej programowaniu: hakowanie to frajerstwo. Really? Hawk napisał: w moim przypadku z pewnością jest to miks ciekawości i chęci odkrywania, uczenia się nowych rzeczy, rozwiązywania problemów w sposób nieszablonowy, pociągu do wyzwań i odczuwania adrenaliny, ale generalnie jeśli chodzi o pasję, to tak naprawdę nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Po prostu się to lubi. Kolejny użytkownik A320X0001. Teraz nauk, potrzeba dominacji, sprawdzenia się. Uwielbiam eksperymentować, uczyć się jechać po bandzie, ryzykować. Kiedyś, jak niebo piękno, nosiłem ją na rękach, a potem chciała piekła, które podzieli z nim. W konsekwencji musiałam się czymś zająć, żeby zapomnieć. Potem ciemna strona mocy mnie wciągnęła. Czyli tutaj mamy jako jakaś ucieczka od rzeczywistości, tudzież odzyskanie w pewien sposób kontroli nad swoim życiem. Tutaj mamy kolejne, jakby krótsze wpisy. Tutaj Ajo napisał: obecnie nieaktywny, dawniej bawiłem się w to, bo to była jedyna dziedzina, w której byłem naprawdę dobry. Tak naturalnie. Chester napisał, że lubię wiedzieć, a KO, bo mogę, potrafię i chcę. Paranoik napisał, bo mi płacą za to, bo to karmi moje ego, bo lubię, bo admin to lama. R1R napisał, dla mnie osobiście hakerstwo to sposób poszerzenia horyzontów technologicznych, eksploracji granic tego, co możliwe. Trochę jak rozwiązywanie zagadek albo łamanie kodów. Użytkownik Asan napisał, po prostu dla zabawy, daje mi to radość w życia, weź i ty trochę. I tutaj, słuchajcie, wkleił mega długi kawałek kodu, który w momencie, jak przeklejałam sobie, no to się okazało, że rozwaliło mi całego PowerPointa, ale jakoś to ogarnęłam. Jeżeli ktoś by chciał, to zobaczę, czy mi otworzy przeglądarkę albo nie otworzy. Dobra, tak czy owak, możecie sobie teraz przepisać ten kod. Mam nadzieję, że organizatorzy spróbują to jakoś przekleić. Dobra, jeszcze chwilka. Ok. Tak czy owak, był to bardzo duży kod w C++, przepraszam, w C. Z exploitem, który daje roota na każdym Linuxie. Root to dla osób mniej technicznych, którzy przyszli tutaj z psychologii, główne konto Linuxowe, można powiedzieć taki full administrator.
O. Użytkownik Elite napisał w języku rosyjskim, mimo że nie było ankiety po rosyjsku. Niestety rosyjskiego nie znam, ale DeepL znał, więc mi przetłumaczył. I mniej więcej na taką treść. Zawsze byłem trochę poza społeczeństwem. To jak testowanie samego siebie. I tutaj użytkownik MR Lit to 1337 albo 31337. To jest bardzo częste, jeżeli chodzi o hakerów, którzy uważają się za elitę. Więc nie wiem, czy to był ten sam człowiek, który wypełnił ankietę dwa razy, czy była to zupełnie inna osoba, ale tak czy owak po angielsku napisał, że no, to jest trudne pytanie. Może trochę pragnienie absolutnej wolności, może defekt mózgu, może. Chyba sam nie wiedział. Dobra, podsumowując, bo widzę, że powoli kończy mi się czas, to hakerzy, jak widzimy, tutaj są różni. I ich motywacje są również bardzo różne. Ale mimo wszystko hacking realizuje wiele potrzeb. Wiedza to błogosławieństwo, ale i przekleństwo. A haker to też człowiek. Nie obawiaj się zostać jednym z nich. Jeśli macie jakieś pytania, to zachęcam do zadawania ich. Śledzę zarówno transmisję, jak i jeżeli chodzi o cloudę, jak i na YouTubie. Jeżeli nie ma jakichś pytań tak teraz na szybko, to będę również w trakcie tego Q&A o 19. Jeżeli ktoś potrzebuje skontaktować się ze mną, to tutaj macie kontakt, możecie sobie zrobić zrzut ekranu. No i ja dziękuję, oddaję głos do studia.